Gdy milczałem, schły kości moje od błagalnego wołania przez cały dzień. Grzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje Panu. Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Psalm 32, wersety 3 i 5. Pewien Amerykanin był podejrzany o zamordowanie 16 osób. Przed sądem milczał jak głaz. Zarzucono mu zastrzelenie dzieci, kobiet i mężczyzn, których duża część pochodziła z jego własnej rodziny. Jedynym zdaniem, które wypowiedział przed sędzią, było to, że zna swoje prawo do wstrzymania się od składania zeznań. W swojej celi leżał na pryczy, najczęściej milcząc, zwrócony twarzą do ściany. Co działo się w jego sercu, tego nikt nie wiedział. Również Dawid, wielki król Izraela, nie chciał wyjawić swojego ciężkiego grzechu. Następstwa tego okazały się katastrofalne. Im dłużej wzbraniał się doprowadzić tę sprawę do porządku, tym bardziej rozchwiana była wszelka jego wewnętrzna równowaga. Ostatecznie z tego powodu zaczęło cierpieć nawet jego ciało, aż w końcu wyznał swoje grzechy Bogu. Bóg doprowadził go do pokoju i przebaczył mu jego winę. Amerykanin czy Polak, prosty człowiek czy król, każdego obowiązuje jedna i ta sama zasada. Musimy szczerze i otwarcie wyznać nasze przewinienia Bogu. A jeśli skrzywdziliśmy przy tym jakichś ludzi, powinniśmy również i do nich udać się po przebaczenie. Przed Bogiem żaden z nas nie jest bez winy. Jego kryteria oceny są daleko bardziej wnikliwe i sprawiedliwsze niż ludzkie zasady moralne oraz kodeksy karne. On nie zna stronniczości, a jego osąd jest nieprzekupny. Jakież to wstrząsające w obliczu grzechów popełnionych w myślach, słowie, czynie i zaniedbaniu, jakich dopuściliśmy się w naszym życiu. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby każdy szukał i przyjął Boże przebaczenie przez wiarę w zastępczą śmierć Jezusa Chrystusa.